Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Cześć. Aga, ciebie zapraszamy do środka. Wpadłaś do maszynki do mielenia. Zaraz cię tutaj przemielimy. Przemagleje mnie. Tak. Ja zaproponowałem Adze taki temat, który mnie samego interesuje. Jak jest w Szwajcarii? I mam nadzieję, że was również to zainteresuje i będziecie mieli ochotę spędzić z nami trochę czasu. Nie za dużo, bo to ma być po prostu taki zwykły 15-minutowy, niedłuższy vlog. A dla tych, którzy Agi jeszcze nie znają, to jest nasza przyjaciółka Polka. Będzie mówić normalnie po polsku, ale mieszka w Szwajcarii. I teraz parę dni u nas jest, więc korzystamy z okazji, żeby zrobić jakieś vlogi z nią, bo to jest bardzo ciekawa osoba. No i oczywiście Aga się już pojawiła kilka razy na naszych vlogach. Pierwszy vlog grzybobranie, następny taka wycieczka tutaj po okolicy, live oczywiście, który był w zeszłą niedzielę, do którego możecie również wrócić, jakby coś, to tutaj wam wrzucę linka, także generalnie z Agą powinniście już być zapoznani, ale tak, może... Ona już jest słynna. Tak, Aga jest słynna, bo... Przestańcie, co wy? Bo, czerwona się robi. O Adze był napisany bardzo fajny artykuł, tak? Tak, akurat tacy moi przyjaciele z Singapuru, polska para, która zdecydowała też zrzucić pracę w korporacji w SAP-ie, zdecydowali się kupić karetkę i pojechali dookoła świata. I podróżują już kilka dobrych lat i też utrzymują się z pisania różnych blogów, z pisania do różnych edytoriali i na przykład między innymi współpracują z Wirtualną Polską. I przejechali ten świat dookoła? Tak, przejechali i dalej jadą, cały czas mieszkają gdzieś tam. Teraz bodajże kupili mieszkanie w Portugalii, tam się osiedlili, no ale dalej utrzymają się z tego pisania i z podróży. I z tego co wiem też mają swój kanał na YouTubie. Tak, takie, nazywa się to Peryferia, jakbyście chcieli zobaczyć. Okej, także jak najbardziej dla fajnych ludzi jest też miejsce na reklamę na naszym kanale, także odwiedzajcie kolegów po fachu, tak? Peryferia? Peryferia, tak nazywa się właśnie ich tam kanał. Znaczy kanał, nie wiem czy na YouTubie, ale wiem, że na pewno jest gdzieś na Facebooku i można ich obserwować. No i zaproponowali mi napisanie takiego artykułu, bardzo chcieli napisać o podobno ciekawych ludziach, nie wiem czy jestem taką ciekawą osobą, ale opisali właśnie Polka w Szwajcarii, kraj ścisłych zasad, możecie tam zobaczyć. Natomiast muszę przyznać od razu szczerze, że tak naprawdę dużo tej Szwajcarii jeszcze nie wiem, bo nie mieszkam tam tak długo. Wtedy powiedziałam, że mogę więcej coś opowiedzieć o Singapurze, no bo tam w końcu spędziłam 7 lat, a teraz już w sumie mieszkam 2 lata w Szwajcarii, natomiast wcześniej no to było jeszcze w początkowych fazach tego mojego mieszkania w Szwajcarii, no ale jakbyście chcieli zobaczyć, to wyślemy linka. Ty jako naukowiec znalazłaś tą pracę jeszcze będąc w Azji. Tak, dlatego że wiedziałam, że chcę wrócić do Europy i w sumie byłam bardzo otwarta i szukałam praktycznie pracy na całą Europę i używałam tylko do tego celu LinkedIn, taki portal profesjonalny dla ludzi, którzy szukają pracy, jest taka zakładka Jobs, no i tam po prostu się jakby od czasu do czasu przeglądałam jakieś oferty pracy, no i tak się nagle złożyło, że dostałam 4 zaproszenia na interwiu w 3 różnych firmach, no i tak... Ale w Szwajcarii, tak? Akurat wszystkie były w Szwajcarii, co ciekawe, więc... A może potrzebowali wtedy takiej ekspertyzy i tak dalej, więc powiedziałam, coś na pewno z tego wyjdzie, a ja jako, że nie byłam zbyt zadowolona z mojej poprzedniej pracy w Singapurze, takiej, którą miałam w sumie pół roku tylko, stwierdziłam, że nie ma co dłużej tam siedzieć. W piątek dostałam zaproszenie na to interwiu, a w poniedziałek już zrezygnowałam, wrzuciłam list rezygnacyjny i stwierdziłam, że będę podróżować i jakieś interwiu się gdzieś pojawi, więc tak, wabank zagrałam. Po 7 latach wróciłaś do Europy. Tak, tak. A miałaś jakieś obawy w związku z tym, ze Szwajcarią, czy od razu było tak, okej, Szwajcaria, dobra? To znaczy, tak naprawdę nikogo nie znałam w tej Szwajcarii, ale poznałam, mieliśmy zawsze super Polonię w Singapurze i okazało się tak, że poznałam kogoś tam, kto był i Polakiem, i Szwajcarem, ma podwójne obywatelstwo. Dał mi jakby kontakt do takich ludzi w Szwajcarii, do Polek, bardzo sympatyczne i tutaj muszę powiedzieć,
powiedzieć, że bardzo dziękuję Dominice i Wojtkowi, którzy pomogli mi się tutaj zaasymilować. Mam takich przyjaciół w Curychu i oni mi bardzo pomogli na początku. No i też znajomi tak naprawdę z pracy później, Singapurczykowi Jęcowi bardzo w tym momencie dziękuję, bo to jest człowiek, który bardzo dużo takich life tips mi dał, takich porad, jak to działa wszystko. Ja na przykład jestem osobą, która nie łatwo się adaptuje w nowych miejscach, bo na przykład nie mam takiego postrzeżenia świata, tak, że ja przyjechałam, to nagle wszystko się musi pode mnie, ustawić, tak? Tylko po prostu jest to pytanie dla mnie, czy ja mogę zaakceptować to, jak to tam działa. Jeżeli nie mam jakichś większych obiekcji i stwierdziłabym, że faktycznie mogę się tam zasymilować, no to mogę tam mieszkać i jakby nie mam problemu z, podążaniem za danymi prawami i tak dalej, więc raczej nie jestem takim typowym rebeliantem, ale też nie lubię w głupi sposób jakichś takich praw przestrzegać, które nie mają dla mnie jakiegoś tam większego sensu. Ale biorąc pod uwagę takiego standardowego Polaka, który chciałby pojechać, zmienić swój punkt życiowy na Szwajcarię, to nie jest to takie proste, żeby się tam osiedlić, prawda? Nie jest to takie proste, gdyż z tego co wiem, czy może ja nie jestem najlepszym jakby wyznacznikiem, żeby komuś dawać jakiekolwiek porady, bo tak jak mówię, ja mam jakąś zawężoną działkę specjalizacji, no i po prostu może udało mi się na zasadzie, że potrzebowali tej ekspertyzy, na pewno doświadczenie z Azji tutaj bardzo pomogło. Natomiast wiem, że ciężko mi było znaleźć pracę w Europie, dlatego że wiąże się to z dużymi kosztami relokacji, bo taka firma, jeżeli się decyduje zatrudnić kogoś z Azji, no to musi mu zapłacić wszystko, przelot, transport i tak dalej. Dostałaś kontener, żeby się spakować? Tak, ale nie skorzystałam z niego, bo się spakowałam w 3 wielkie walizki i jestem minimalistką i powiedziałam dziękuję, na tym mi nie zależy, bo tak naprawdę pieniądze szczęścia nie dają, chociaż wiadomo, w nim pomagają. Natomiast no to są duże koszta, tak? I to jest na pewno ciężej komuś z Azji się przenieść do Szwajcarii niż z Europy. Tyle wam powiem, że wiem na pewno, że byle kogo nie zatrudnią, a no trzeba mieć na pewno jakieś tytuły, jakieś kwalifikacje. Język niemiecki jest obowiązkowy. W przypadku moim, ja pracuję w takiej, bądź pracowałam w takiej firmie globalnej, gdzie posługiwałam się tylko wyłącznie językiem angielskim, więc akurat było łatwiej, natomiast uczę się języka niemieckiego, bo chcę się zintegrować z tą kulturą lepiej. Albo jak to inne części, to francuski. To francuskie, czy też włoskie, ale włoskie nie ma tam za dużego przemysłu, natomiast francuska część też, jeżeli ktoś zna francuski, no to jak najbardziej. Natomiast przede wszystkim językiem niemieckim się posługujemy w Szwajcarii, no i Schweizerdeutsch, czyli tak zwany szwajcarski, który jest innym dialektem. Jeżeli się zna dobrze niemiecki, to można zrozumieć, natomiast czasami są takie, no to jest jakby inny język. A firma ci pomagała finansowo, ale też pomagali na przykład znaleźć mieszkanie, czy w jakichś innych kwestiach? Tak, i muszę powiedzieć, że najtrudniejszym i najbardziej stresowym sytuacją było znalezienie mieszkania, dlatego że wymagają, to jest jakby istne interwiu, rozmowa o pracę. Żeby mieć mieszkanie, tak? Tak, w ogóle wysłałam 15 aplikacji na mieszkanie i dopiero 15, wręcz błagając kogoś, żeby dał to mi mieszkanie, no to udało się je otrzymać. Miałam pomoc z firmy relokacyjnej, bo o co pytają? Przede wszystkim chcą zobaczyć kontrakt od pracodawcy, czyli widzą ile płacimy, tak? Ile pracodawca nam płaci, czy będziemy w stanie zapłacić za to mieszkanie. Do tego jest potrzebne jakby takie informacje o tym, że nie, o rekordzie kryminalnym, jak informacje o tego, czy nie posiadamy długów. No ja nie miałam żadnych takich papierów, no bo skąd je mam wziąć? Przecież przyjeżdża do nowego kraju, z innego miejsca. Dokładnie, więc to było już problematyczne. I jak mam jeszcze jakieś referencje od innych tam, powiedzmy, osób wynajmujących mi mieszkanie, to też by było dobrze widziane. No więc to było wręcz bardzo ciężkie. Ktoś mi mówił, mów, że jesteś doktorem i że pracujesz w takiej i w takiej firmie, to ci na pewno pomoże. Wcale mi to nie pomogło, wręcz może nawet i przeszkodziło, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, co pomaga, ale wiem, że bardzo dużo stresu miałam związanego z tym, żeby znaleźć to mieszkanie i w końcu znalazłam takie OK, które mi się nie do końca podobało, ale
Ważne, że mam gdzie mieszkać. No tak, i co? I trudne. Chyba też nie jest to zbyt tanie. Oczywiście, że nie. To są bardzo... To jest bardzo drogi kraj, nie? No oczywiście. Ja bym na przykład nigdy się nie zdecydowała na to, żeby przeprowadzić się do Szwajcarii, jeśli nie mam pracy, bo to jest naprawdę, to są horrendalne sumy. Czyli pierwsze to trzeba znaleźć pracę, a potem dopiero myśleć o przeprowadzce, a nie robić tego w odwrotnej kolejności. Ile czasu ci w końcu zajęło znalezienie mieszkania? Praktycznie codziennie szukałam przez 3 miesiące. A wtedy już byłaś na miejscu? Miałam, czy? Tak, bo firma mi pomogła, że dała mi na 3 miesiące całkiem bardzo dobrze apartament i to mi pomogło, ale to nie jest standard. To jest tylko jeżeli znajdzie się bardzo dobrego pracodawcę i tak dalej, ale to nie jest standard, tak jak powtarzam. No dobra, a ja słyszałem o takich historiach, że to jest państwo policyjne i na przykład po godzinie 22 to już nie możesz normalnie sobie w toalecie spuścić wodę. To jest prawda, czy to jest tak wszystko naciągane trochę? Powiem szczerze, że słyszałam o czymś takim. Ja sama tego nie doświadczyłam, natomiast wiem, że jeżeli na przykład w danym, nie wiem, w danej, powiedzmy, dzielnicy, w danym mieście, w danym osiedlu, na przykład są bardzo typowo szwajcarskie osiedla i tam wtedy faktycznie ludzie, to nawet się o tym nie mówi, ale jest właśnie taka niepisana zasada, że no, nie robi się, jest jakby ta cisza nocna od godziny 22, więc ludzie raczej faktycznie nie biorą prysznica, nie wiem, nie kąpią się, nie spuszczają wody i tak dalej. To jest jakby szwajcarskie zachowanie. Tak, nie ma, jest cisza i spokój. No, ale jest tam wręcz dość nudno. Ja na przykład mieszkam w takim miejscu, gdzie jest tak zwane multikulti, czyli są różne narodowości. Impreza czasami do 4 nad raną, mam latynosów na górze, którzy tańczą salsę i bachatę, no różnie bywa, nie? Nie zawsze jest to przyjemne. No nie jest to przyjemne, zwłaszcza jak rodzina przyjeżdża i chce się wyspać, a tylko 2 godziny śpią i niestety stwierdzają, nie ma co spać i jedziemy po prostu, wracamy do Polski, tak? 10 godzin samochodem. No ale także rekompensatą są to różne... masz chyba za to wspaniałe widoki na Alpy. Nie, tu akurat ja mieszkam w Bazylei i tam no niestety jest dość płasko, natomiast jakby ktoś przeniósł się do centralnej Szwajcarii, no to tam jak najbardziej ma takie widoki. Mam koleżankę, która mieszka w Wittnau, prześlicznie, pod samą szczytem góry Rigi. Pozdrawiam Olę, jakby kiedyś nas zobaczyła. I właśnie pomimo wszystko poznaliśmy się przez ten artykuł, który się pojawił w Wirtualnej Polsce. Bardzo miłych ludzi dzięki temu poznałam, co jest na plus. Natomiast wracając do tego, no, do tych widoków, no to wiem też, że takie mieszkanie w centralnej Szwajcarii nie jest dla każdego, bo tam ludzie są dość tacy, no powiedzmy, nazwijmy, hermetyczni, tacy dość zamknięci, ale też w zależności od nas samych, jakich ludzi przyciągamy, tak? Ale to jest tam bardzo szwajcarsko, mam koleżankę, która mi mówiła, że w Lucernie w życiu nie chce tam mieszkać, bo tam jest tak szwajcarsko, ludzie są tacy bardzo na dystans. Natomiast Basel jest bardzo międzynarodowo, nie? Bo tam są dwa wielkie huby farmaceutyczne i jest bardzo dużo ludzi międzynarodowych, więc tam się można posługiwać w języku angielskim, francuskim, niemieckim. Mhm. Jest przy granicach z Francją i z Niemcami, także no w zależności... Na przykład Zurych jest bardziej miastem, jeśli mogłabym się tak wyrazić, trochę dla ludzi z zadartym nosem albo dla finansistów, nie obrażając nikogo, ale już tak bardziej lepiej ubrani ludzie. Natomiast Bazylea jest bardziej taka hipsterska, wyluzowana, ludzie się ubierają zupełnie normalnie. Także to zależy co dla kogo. I też jest w Bazylei bardzo dużo kultury i sztuki, dużo muzeów, największa ilość. Także to zależy kto co lubi, trzeba sobie zrobić research, jeżeli byście myśleli o przeprowadzeniu. A kiedyś powiedziałaś w rozmowie prywatnej, że najlepiej to by było mieszkać we Francji, jeździć na zakupy do Niemiec, a pracować w Szwajcarii. Tak, i też tak dużo ludzi robi ze względu na podatki, no bo wiadomo, pracować jest najlepiej w Szwajcarii, bo się dobrze zarabia, są na niższe podatki, ale później są jakieś takie różne umowy pomiędzy granicami. Natomiast jak praktycznie tak to wygląda, nie wiem, bo ja mieszkam w Szwajcarii i pracuję w Szwajcarii. Nie zależy mi na tym, żeby tam zaoszczędzić jak na tych podatkach czy coś. No, po A prostu, wysokie są podatki? W zależności od kantonu. Czasami od 5% w kantonie Zug do chyba w Basel i w kantonie Szwyc, nie w Szwyc. W Genewie są najwyższe, tam chyba około 35%. To także dość spore różnice. Tak, są różnice w zależności od kantonu.
A są w związku z tym też spore różnice w tym, na przykład jak działa, nie wiem, służba zdrowia, szkoły czy inne takie publicznie finansowane rzeczy? Myślę, że nie, i to nie jest publicznie finansowane, bo na przykład my płacimy ubezpieczenie i też stawki ubezpieczenia zdrowotnego są różne w zależności od kantonu. I oczywiście im większe podatki, tym większe stawki. To jest taka korelacja z tym. I no, to są drogie sprawy, bo na przykład co miesiąc się płaci około, nie wiem, w Baselstadt, gdzie ja mieszkam, w zależności od franczyzy, czyli od tego, ile są takich stawek, możemy, nie wiem, płacić około, no powiedzmy tak, około 500 franków miesięcznie. To jest dużo. Tak. 400-500, taki range jest, takie widełki. Natomiast już jak na przykład pojedziemy, nie wiem, gdzieś do innego kantonu, to będzie 100-150 franków mniej, nie? Miesięcznie. Także to sobie wszystko trzeba przekalkulować. Czasami może mieszkania są droższe, albo no zależy kto czego szuka. No ale to jak trzeba... płacisz mniej, to też dostajesz tam mniej, czy nie? Nie zawsze. Nie? Aha. Ale to jest 26 różnych kantonów, 26 różnych regulacji, także no, czasami się można w tym pogubić. Ciężko się chyba właśnie połapać, nie? Tak. Ale jest taka stronka comparis.ch, gdzie można sobie różne takie symulacje porobić, wybrać ubezpieczyciela zdrowotnego, zobaczyć jak to tam z zarobkami, poczytać sobie o tak. A dużo jest Polaków w Szwajcarii? No trochę jest, natomiast trudno mi powiedzieć ile jest tych Polaków. Ja byłam na spotkaniach. Ale masz tam jakichś znajomych? Tak, tak, zwłaszcza w firmie mam. Bardzo fajni ludzie, przyjemni. A jak ze znajomymi poznałeś też jakichś Szwajcarów? Przyjeździłaś? Tak. Tak. Narodowych ludzi. Znaczy z Szwajcarów też, no nie, z nimi się troszeczkę ciężej zaprzyjaźnić, bo oni jednak są bardziej na dystans. Ja mam takie bardziej usposobienie południowe. Nie powiedziałabym typowo polskie, bo studiowałam w Hiszpanii, jakoś ta kultura bardzo mi podeszła pod moją osobowość. Jestem bardziej takim otwartym człowiekiem, gadułą, gestykuluję, śmieję się cały czas, otwarta jestem. Więc to jest takie... Ktoś by powiedział, bardziej czuję się Hiszpanką chyba niż Polką, bo też w języku hiszpańskim się tam porozumiewam. I tak zawsze jak słyszę gdzieś Polaków czy Hiszpanów, no to zawsze lgnę i pytam się, hej, skąd jesteście i tak dalej, nie? Także muszę powiedzieć, że ci Szwajcarzy się wręcz mnie boją. Często mówią cicho tu, że tam za głośno się śmieje albo coś, zwłaszcza w pociągu, lepiej nie rozmawiać przez telefon. Także ciągle jakby tak jakby no nie do końca umiem się do końca zintegrować z tą kulturą. To może mnie by było łatwiej się zaprzyjaźnić ze Szwajcarami. Tobie chyba też, ty jesteś bardziej taka introwertyczna, natomiast ja typowy ekstrawertyk, no mnie się często boją, na przykład. Miałam sytuację taką, jak szukałam mieszkań, no to pan nam pokazywał mieszkanie, no to ja się uśmiechnęłam, coś tam zapytałam go, dziękuję, że miło czas z nami spędził, że pokazał na to mieszkanie, no chciałam być miła. On nagle powiedział tej pani, która mi pomagała po szwajcarsku, że dlaczego ja z nim flirtuję. Ja mówię, Boże kochany, jak to flirtuje, że miły człowiek, sobie myślę, no to zdziwiło mnie to strasznie. Nie miałam, mówię, dlaczego? No, także takie dziwne komentarze można było spotkać, także... Miałeś jakieś inne takie ciekawe, dziwne sytuacje, czy no... jakieś dziwne zwyczaje? Tak, kiedyś siedzę z kolegą w parku i rozmawiamy, on akurat był pół Szwajcarem, pół Holendrem. I mi mówi, i sobie rozmawiamy, śmiejemy się głośno, nagle pani przychodzi, ale my was wszystko słyszymy, czy możecie być cicho? Co mi się podobała reakcja mojego kolegi i mówi, to może pani się gdzieś indziej przeniesie, bo to jest otwarte miejsce i tak dalej. Super, byłam tak wdzięczna, że coś takiego powiedział, bo ciągle mi się głupio się czuję, że ciągle mi coś na każdym kroku ucisza. Więc no to takie jest, nie do końca jestem jakby... Czuję tutaj bluesa w tym kraju, no ale nie chcesz się raczej związać na stałe z tym państwem. Nie umiem odpowiedzieć na ten moment, czy to jest miejsce dla mnie. Tak jak powiedziałam wcześniej, mam tendencję do krajów zaczynających się na literkę S w języku angielskim, czyli Hiszpania 7 lat, Spain 7 years, Singapur 7 lat, 2 lata w Szwajcarii, może jeszcze 5 dalej, a może nie. Może ta tendencja będzie... Wiesz, to tak cały czas jesteś bliżej domu, to może teraz parę lat Słowacja. No, może Słowacja, a może może Serbia. Szwecja. Serbia może nie, ale... Jest tych krajów. No, coś gdzieś tam, może Szwecja, kto to wie, nie? Także to chyba też nie są zbyt otwarci, więc...
Nie wiem, czy tam nie wiem, nie wiem, ale szukam swojego miejsca na razie jeszcze, nie? Na razie jest okej, zostaje, tak, a zobaczymy, co będzie dalej, no, także nie mówię. Dobra, Aga, no, myślę, że nie przedłużajmy, wiadomo, że ty jesteś taka gaduła, że moglibyśmy to przedłużyć do późnych godzin, czy tam wczesnych godzin porannych nawet. Z wami zawsze. Ale nie wiem, czy tutaj nasza droga publiczność by wytrzymała. Aga, no wiesz co, wytrzymała. Tak, ale nie zaczęliby oglądać takiego długiego filmu. No tak, tak, tak. Myślę, że Aga się jeszcze pojawi nieraz. Może my też kiedyś cię odwiedzimy. Mm. Gdziekolwiek będziesz w kraju na S, jakikolwiek to kraj będzie. No. Nawet może być ta Słowacja. Także dzisiaj, jeśli postanowicie nam zostawić łapkę w górę, to my te łapki przekazujemy dla Agi za to, że zgodziła się wziąć udział w, mam nadzieję, miłej rozmowie. Dziękuję ślicznie za zaproszenie i pozdrawiam. Cześć. Cześć. Pa.